Serdecznie witam dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów na uroczystej Akademii z okazji Święta Niepodległości. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli jest obchodzona jako jedno z najważniejszych świąt państwowych. Dlatego społeczność naszej szkoły również chce uczcić to ważne dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie. Baczność. Poczet sztandarowy wprowadzić sztandar szkoły do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła. Baczność do hymnu szkolnego. Jesteśmy młodzi, bardzo młodzi, bo każdy z nas ma naście lat. I kiedy patron nam przewodzi, możemy śmiało iść przez świat. Gdy Jan Zamoyski wznosi zamość, zatroszczy się, by każdy z nas w sercu radość, by w szczęściu nam upływał czas. Więc śpiewajmy o ludzkiej radości, dobrą nauką budujmy nasz kraj. I niech dzwony szczęśliwej młodości dźwięcznie biją, gdy kończy się ma. A teraz zapraszam na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem pana profesora Piotra Linka. Cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć, gdzie bawić. Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że w małym instrumencie nikt nie wyrówna w biegłości. Puści ich talenci. Proszę, żeby zagrał. Podają cymbały. Żyd wzbrania się powiada. Ręce zgrubiały. Odbyłem od grania. Nie śmieję i panu się wstydzę. Kłaniając się umykam. Gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej dłoni podaje mu drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni i dygając mówi. Jankielu, jeśli łaska, wszak to wesele czyny. Zagraj się, Jankielu, wszak nieraz przyrzekałeś wesołym weselą. Jankiel niezmiernie Zosię lubił, kiwnął brodą na znak, że nie odmawia. Więc go w środek wiodą. Podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając na tchnie. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zdumieni się słuchacze, razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela odzwała się z dzwonkami, cedlami i sztandarem. Brzmi mazurek 3 maja, stoczne dźwięki radością oddychają, radością słów poją, dzieci chcą tańczyć, chłopcy w mieście dostoją. Lecz starców myśli i dźwiękiem w przeszłość się uniosły, mamy lata szczęśliwe, gdy senat i posły w dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany! Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Aż kluśnik pojutrza zakrył ręką lica i krzyknął: Znam! Znam głosem! To jest Targowica! Nie obieśli gości, nie dopili wina, resztę jedzenia szuka pies pod stołem. Na dębowym placie obrana cytryna i suche kwestki czereśni dookoła. Odeszli stanami o zapuszczonych wargach, dołożony szeroki za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel kraj krydoliny targa, czy spają w rumieńcach za fotel rzuconej.
stolicy koronacji zaczyna i król światowy pokazuje szyk, ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, że na tortach dał napis Wiwat Katarzyna. Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać, drukując hymny gorące epistoły. Jakby miały spoić pęknięte ściany rysy, gryzące pochwały pochwalnej rozmowy. Odeszli do zajęć sennych, długotrwałych, znów się będzie na dnie swoją rolą, gdy świtem pióra skrzypiąc się mały, na żerwy szły obce wojskowe patrole. Z siatki wyrwał się pajęcz, lecz strun coraz przybywa. Już rozpierzchłe tony łączy się i akordu wiąż w legionie. Już tak postępują zgodzonymi dźwięki, tworząc tę nutę żałosną z tej sławnej piosenki o żołnierzu tułaczu, który borem lasem idzie i z głodu i z biedy przymierają z czasem. Kobza moja, w mnie nic co duma twoja, cóż może być piękniejszego na człowieka rycerskiego, rycerskiego, rycerskiego. Starsta się mocnej zbroi, barowym mowodem stoi, który w tym obiedzie sprawdza razem. A raczej prawda. Gdy Bóg wygnał grzesznika z rajskiego ogrodu, nie chciał przecie, żeby człowiek umarł z głodu. I rozkazał aniołom zboże przysposobić i rozsiać ziarnami po drodze człowieka. Przyszedł Adam, obejrzał je z daleka i odszedł, bo nie wiedział, co ze zbożem zrobić. Aż w nocy przyszedł diabeł mądry i tak rzecze. Nie nadaremnie tu Pan Bóg rozsypał garść żyta. Musi tu być w tych ziarnach jakaś moc ukryta. Schowajmy je, nim człowiek ich prawdy dociecze. Zrobił rogiem w ziemi i nasypał żytem. Natrwał ziemią nakrył i przybił kopytem. Dumny i rad, że Boże zamiary przeniknął, całym gardłem roześmiał się, ryknął i zniknął. Aż tu wiosną, na wielkie diabła zdziwienie, wyrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie. O wy, co na świat idziecie tylko z północą, chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą? Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, myśli Boga oszukać, oszuka sam siebie. Yeah.
roczność ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na bruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. Tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno mi, panie. Przyjemnie, że mogę tu gościć wśród Państwa na zaproszenie Pani Dyrektor. A to mówię z dwojakiego względu. Po pierwsze, żyjemy akurat w chwilach bardzo dla nas szczególnych, bo oto będziemy za kilka dni świętować 96. już rocznicę odzyskania niepodległości.
A jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, 6 sierpnia minęła również znakomita data w dziejach narodu i państwa polskiego, mianowicie 6 sierpnia tego roku minęła dokładnie okrągła 100. rocznica wymarszu pierwszej kompanii kadrowej Legionów Polskich pod dowództwem